Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, przydałoby się porozmawiać z nowymi osobami w wolnym obozie. Z Unarem już dyskutowaliśmy, ale jest na pewno jeszcze parę postaci, z którymi możemy porozmawiać i wziąć od nich jakieś zadania. Tutaj mamy na przykład Korda. Kim jesteś? Chyba jeszcze o tobie nie słyszałem. Że co? Przeleżałeś ostatnie 2 tygodnie pod głazami? Jestem najbardziej znanym handlarzem w tym obozie, a mój asortyment nie ma sobie równych. Jak się mają sprawy? Niezbyt dobrze. W obozie pojawiło się wielu nowych ludzi, a część z nich również trudni się handlem. Zaniżają swoje ceny i skutecznie odbierają mi tym klientów. Zastanawiam się, skąd oni biorą towary, skoro nadal im się to opłaca. Coś mi podpowiada, że współpracują z bandytami. Dobra, no to pokaż towary. Rozejrzyj się. Masz bronię pod zręczność, a ja dalej poluję na szpadę. W sumie możemy sprzedać tą broń, nie będę jej nosić. 300 sztuk złota, no kurde, powiem szczerze. Skóry wilków możemy akurat opchnąć, co prawda nie jemu. Na razie no to nas nie stać oczywiście nawet na taką głupią szpadę. Niestety, ma zupę rybną. Obsydian można u niego kupić. Widzę, że tekstura bardzo podobna do tej z Rizena. W sumie. Kolejne osoby, jest jakiś mag i jest też Staż. Kim jesteś? Nazywam się Staż i zarządzam magazynem. Co się tutaj znajduje? W naszym magazynie możesz znaleźć dosłownie wszystko. Mamy deski, kamienie, bronie, jedzenie, pancerze, no po prostu wszystko. A ty tego pilnujesz? Bystrzak z ciebie, ktoś musi pilnować tego syfu, bo inaczej pełno byłoby tu złodziei. Mogę coś dostać? Nie tak szybko, przyjacielu. Jeśli czegoś ode mnie chcesz, najpierw musisz dołączyć do obozu. Pasowałoby też mieć dobry powód i trochę roperi. Nie ma nic za darmo, zrozumiano. Chcę dołączyć do obozu. Czy tak jest? Flint wydaje się ci ufać, więc zrobię to samo. W takim razie jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Co powinienem zrobić? Kończą mi się zapasy, więc potrzebuję kogoś, kto odbierze kilka rzeczy i mi je przyniesie. Rozumiem, co to za kilka rzeczy? Teraz się skup. Najpierw udaj się do małej farmy i odbierz tam chleb i mięso od Karla po 2 tuziny. Następnie idziesz do kamieniołomu i odbierasz skrzynię rzeźbionych kamieni z wykopalisk. Dick da ci próbkę, którą tutaj zbadamy. Następnie udaj się do Wielanda, kowala w mieście. Otrzymasz od niego 3 skrzynki z narzędziami. Nie martw się, są jeszcze 2 rzeczy. Następnie udaj się na południe miasta do Drwala Jurgena i odbierz deski. 2 pakiety, będzie wiedział, ile ma ich być. I w końcu idziesz aż do portu i przyniesiesz mi 50 ryb od Isere. A tak, kolejne miłe pozdrowienie ode mnie. Czy wszystko jest opłacone? Nie, tutaj masz ropery, powinieneś sobie z tym poradzić. W kamieniołomie nie musisz nic płacić, gdyż górnikom płacą ludzie Wulfgara. Jeśli uda ci się zdobyć coś taniej, możesz zatrzymać resztę. Zrozumiałem. A, jeszcze jedno. Jeśli myślisz, że możesz zatrzymać te wszystkie pieniądze dla siebie, lepiej dobrze się ukryj. Od tego zależy twoje życie, więc nie marnuj czasu. Dam sobie wszystko. O kurde, ile rzeczy. Farma Karla, to my wiemy, gdzie jest. W sumie kamieniołom też. Nie będę się go o to pytać, przecież wiemy, gdzie są ci wszyscy ludzie. Okej, siema. Wszystko w porządku? Hej, nie mam teraz dla ciebie czasu. Dobra, no to wywalone mam w ciebie. Tu są jacyś wojownicy, a tu jest jakiś też wojownik. Tu byli jacyś kupcy, nie? Czego tu pilnujesz? To koszary naszych ludzi. Mogę wejść? Nie, wstęp do tego budynku mają tylko wojownicy. Co to za broni wiszą na ścianie? Orkowe, a co, zazdrościsz? Nasi odważni wojownicy pokonali już wiele orków. W porównaniu z tymi mieszczuchami, nasi często polują na wargi. A przy nich często trafiają na orków, więc ich też załatwiają. Okej, dzięki za info. Tutaj wygląda to, jakby to był jakiś sklep, ale to nie jest sklep. Tu jest arena, tak jakby z tego, co wynika. Kolejna chata. Tu jest Ortan.
Jaki idzie interes? Bywało lepiej, pilnie potrzebuję nowych wilczych skór, byleby nie postrzępionych. Pokaż mi, co tam masz. Z pewnością coś dla siebie znajdziesz. Masz szpadę. Masz łuk związu. Wszystko kosztuje kupę pieniędzy. Skórzany pas, pas wojownika. Przemiana w chrząszcza brzmi podejrzanie i szczerze mówiąc bym sobie taką przemiankę wzięła, bo może się przydać. Tak w sumie. Tutaj też niczego nie ma. No i tutaj już wróciliśmy do Unara w sumie. Zaraz będziemy wybywać z tego obozu i spróbujemy gdzieś się poszwędać. Tutaj są wojownicy. Myślę, że pewnie jakaś walka na arenie by się znalazła, co? Jest Herek, Jackal i Grawo. Grawo może nam pokazać, jak walczyć bronią dwuręczną, z tego co pamiętam. Kim jesteś? Grawo. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Po prostu jestem wycieńczony po wczorajszej walce. Piwo ulżyłoby moim cierpieniom. Ulżyj sobie. Dzięki, od razu mi lepiej. Walczę na arenie dla Goroka. Kiedyś byłem myśliwym, polowałem na zwierzynę i sprzedawałem jej skórę kupcom. Ta profesja stała się tak popularna, że zaczęło brakować miejsc do polowania. Właśnie tak tutaj wylądowałem. Dzięki mojemu doświadczeniu byłem w stanie piąć się po szczeblach areny. Dlatego teraz wieczorami zajmuję się walkami na arenie. To Gorok jest tym gościem i on chyba siedzi sobie tutaj. Nie, to jest jeszcze Ranko. Tu jest Gorok, nie? Tu jest jeszcze jakaś część obozu. Jest jakiś Craig i jest Geret. Kurde, jeszcze dużo ludzi tutaj jest, ale musimy z nimi pogadać, żeby pozbierać od nich zadania, bo jak się okaże, że coś jest na przykład jeszcze do zrobienia w kamieniołomie, a ja tego nie wezmę, to będzie problem. Okej, z tobą nie mogę gadać. Kim jesteś? Nazywam się Herek, walczę na arenie. Dobra, jak będą takie krótkie dialogi, to mamy szczęście. Ranko. Witaj. Niech to szlak, od razu wiedziałem, że będziesz chciał się dosiąść. Jeśli chcesz pogadać, to idź sobie do miasta. Co tu robisz? To nie twój cholerny interes. Dobra. Kim jesteś? Jestem Gorok, a to moja arena. Jeśli chcesz pooglądać walki, to powinieneś przyjść wieczorem. Odbywają się one każdego dnia. A co z zakładami? A więc szukasz łatwych pieniędzy. Zakłady zaczynają się już od 50 roperii. Przy odrobinie szczęścia podwoisz swój wkład, ale jeśli masz pecha, to tracisz wszystko. Kiedy odbywają się walki? Każdego dnia między godziną 20 a 22. Mogę obstawić jedną z nich? Jasne, nie ma problemu. Doszły mnie słuchy, że mógłbyś nauczyć mnie walki bronią dwuręczną. A kto ci naopowiada takich kocopołów? Flint tak stwierdził, bo nosisz na plecach dwuręczny miecz. Brzmi wiarygodnie, ale nie wiem, czy będę w stanie cię czegokolwiek nauczyć. Wiesz co, w sumie to nasunąłeś mi pewien pomysł. Nauczę cię, jak lepiej walczyć, oczywiście za niewielką opłatą. A wtedy ty rozpowiesz ludziom, że mogą się mnie podszkolić. W porządku, a ile chcesz za naukę? 400 roperii, ale cena spada o 100 roperii za każdego ucznia, którego mi tu przyprowadzisz. W porządku. Chciałbym dołączyć do obozu. Tu w obozie trzeba być kimś dla ludzi. To oznacza, że musisz mieć reputację wśród wojowników. Jak to wygląda? Czy możesz powiedzieć o mnie dobre coś Flintowi? Nie tak szybko, mój chłopcze. Najpierw chcę zobaczyć, że masz to, czego potrzebujemy. A dla mnie oznacza to pokaz siły. Jak mogę się wykazać? Aby mi zaimponować, musisz wygrać dwie specjalne walki na arenie. Chcę zobaczyć, jak walczysz z bronią i bez niej. Jeśli wygrasz obie walki, możesz liczyć na mój głos. Bez broni? Tak, broń to nie wszystko. Na starość udusiłem cienią stwora gołymi rękami i nadal mam głowę na karku. O, rozumiem. Nie lekceważ tego. Do walki na pięści potrzeba dużo siły. Tylko połączenie siły i broni czyni z ciebie dobrego wojownika. To zależy od ciebie. Rzuć wyzwanie jednemu z trzech wojowników na arenie. Na pewno będą się dobrze bawić. Czy też mógłbym zwyciężyć? Niech no pomyślę. Sprawdźmy, co potrafisz. Nie mam zamiaru zbierać twoich bebechów z areny. Wrzuć, gdy będziesz nadal dawał się do walki. Okej. Co do walk, co do zapłaty... Okej, siły też może uczyć. Na razie chyba nie potrzebujemy za wiele tutaj, w tym wypadku od niego. Co ciekawe, tutaj wcześniej ktoś wybiegł stąd. Chociaż wydaje mi się, że to był ten typo, od którego zabieraliśmy amulet. Tu jest jeszcze Craig. Wszystko gra. A
A coś nie tak? Nie. To wróć, jak coś się będzie dziać. Chciałbyś nauczyć się walki dwuręcznym orężem? Gorok ci w tym pomoże. Dlaczego nie? Zawsze chciałem móc pomachać wielkimi rzeczami. Udam się do niego, jak tylko będę miał czas. Dzięki za poradę. Możesz mi coś powiedzieć o obozie? Szukasz informacji? Można tak powiedzieć. Wieści o obozie z pewnością udzieli ci nasz karczmarz. Wszystkiego innego dowiesz się ode mnie, ale wszystko ma swoją cenę, czyż nie? Ile życzysz sobie za informację? Zależy, co chcesz wiedzieć. Wiem nawet, jakiego koloru bielizny nosi Wulfgar. Jak mam to rozumieć? Mam na myśli to, że wiem wszystko wszystkich. Dobra, no nie potrzebujemy informacji na razie. Ja chcę tylko regał. O nie! Ja się nie zapisałam od początku filmu. Zabrał mi całą kasę, nie? Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem. Tutaj trzeba uważać, żeby Garrettowi nic nie zarąbać z kuźni. Więc od razu zrobimy zapis. Chociażby szybki, żeby był. I pogadajmy z nim. Witaj, Kowalu, jak tam praca? Dobrze, młodzieńcze. Mam ręce pełne roboty, nic dziwnego, skoro każdy w tym obozie chce broni. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak wykuć coś pożytecznego na kowadle, ale to będzie cię kosztować. Bo pokazanie ci, jak posługiwać się młotem przy użyciu twoich wątłych ramion, z pewnością zajmie mi sporo czasu. Ile chcesz za naukę? 100 ropery i powiem ci, co tylko zechcesz. Coś jeszcze możesz mnie nauczyć? Mogę ci pokazać, jak nastrzyć broń. Nie masz za dużej wiedzy na temat kowalstwa, więc nie mam pojęcia, do czego mogłoby ci się to przydać. Pozwól, że sam sobie z tym poradzę. To przyjemność będzie ci kosztować 300 ropery. Ile? To dość sporo. Docenisz to dopiero, jak się nauczysz, a i tak ulgowo cię potraktowałem. Dobra, kurde, sporo tego. Ale wow, obeszliśmy właśnie cały obóz. A może ty będziesz chciał się nauczyć walki bronią? Dobra, spróbujemy pogadać z innymi osobami. Co tam? Czego chcesz? Wyzywam cię do walki. Znajdź kogoś innego, nie walczę z każdym, kto o to prosi. Ja nie chcę się z nim lać. Za wcześnie mi na walkę na arenie. Okej, na razie nie chcemy. Dobra. Szukamy osoby, która by się chciała podszkolić. Może Santor? Chciałbyś potrenować z Gorokiem? Nie, a teraz zejdź mi z oczu. Dobra. Może Ortan? Nie, to jest tylko zwykły kupiec. Dlaczego miałby chcieć? A może Unar by chciał? Wątpię, bo on już umie w broń. Może Flitch? Fitch? Może barman by chciał, kurde, kto wie? Nie. Calvin? Nie, to atak z zaskoczenia. Ty też nie. A może Staż by poszedł? Chciałbyś potrenować z Gorokiem? Nie mam na to czasu ani pieniędzy. A może Mac? Wszystko w porządku, nie mam czasu. Taki zwykły wojownik może być? Nie. No i co? Mówi na to ten? No niedobrze. Widzę, że nikt więcej chyba nie będzie chciał. Dobra, no to na razie, wiecie, zostawimy to chyba. A tutaj nie mogę prosić na przykład Craig. Aha, Craig już był, dobra. Zobaczmy, dzień dobry. Co do zapłaty za naukę. Tak, co z nią? Masz przy sobie pieniądze? Trzymaj oto ustalone 300 ruperii. Właśnie wydałam prawie całe swoje złoto, ale zrobiliśmy zadanie. Wydaje mi się, że nikt już więcej nie chciał, więc trudno. Ale te pieniądze na pewno uda nam się za niedługo. A może ten chciał, Drak? Kiedy zrobiłam zapis?
68. Aha, dobra, no to może być w sumie. Jeszcze w sumie został drak. Jakby się zgodził, to byśmy mieli 200 w kieszeni. Ale no kwestik jak kwestik, więc na pewno chcę go wykonać. Tylko żeby nie było, nie? O nie, czyli to nie działa tak. Dobra. To wiecie co, na razie to zostawimy, bo potrzebujemy trochę kasy. A, no tak, nie sprzedałam sobie tych rzeczy w ogóle, więc możemy jeszcze iść na szybko do Ortana, opchnąć. No i tak, będziemy wychodzić poza obóz. Myślę, że wejdziemy do lasu. Trochę się boję. Nie ukrywam. Dobra, strzały i tutaj już nic. W ogóle, gdzie jest nasz, kurde, gościu, z którym tu przyszliśmy? Nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że gościa po prostu znajdę. Bo do miasta to akurat by się przydało iść. Cześć, Ardam. Zabierz mnie do miasta. Myślę, że wrócimy na chwilę, bo musimy iść do naszego kowala, prawda? Dobra, dzięki, że mi dałeś szczotę. O, wiecie co zrobimy? Podejdziemy z tymi trzema skórkami wilka i oddamy. Tędy będzie bliżej. Bo to też będzie jednak jakiś pieniążek. Przynajmniej malutki, ale będzie. Cześć, mam skóry. Skóry wilka. 30 roperii. Ale dobra, może i być tak. I teraz idziemy na dół do Wielanda po paczuszkę. Dla naszego zioma. No i tak, trzeba będzie się udać na farmy, nie? W ogóle trzeba będzie się udać wszędzie, bo tych miejsc jest naprawdę dużo. Nie mamy dalej mapy. W mieście był kartograf i to chyba Hartus robił mapy. Ale nawet mnie na mapę za bardzo nie stać przecież. I to też jest właśnie problem. Save'a robimy, żeby nic nie skiepścić. I zobaczmy. Hej, ty. Stasz mnie przysłał. Potrzebuję 3 skrzynek z narzędziami. Ach, dla Stasza, są tutaj. Ile kosztują te zabawki? 400 roperii jak zawsze. Nie możesz czegoś z tym zrobić? Za 350 roperii Stasz byłby szczęśliwszy. Już obniżyłem cenę dla Stasza, nic więcej nie mogę zrobić. Rozumiem, 400 roperii, pasuje. Dobra, to git akurat. Ale mi ścięło nieładnie. W teorii moglibyśmy sobie pozwolić na kupno szpady, ale z drugiej strony, no, to nie są nasze pieniądze, nie? Dobra, kurde. Zobaczmy te questy, bo mamy tego dosyć sporo. Można by było zrobić raport z kamieniołomu, nie? Dobra. Co robimy? Dobre pytanko. Myślę, że moglibyśmy, w sumie moglibyśmy się udać do portu. Tylko czy ja wolę iść najpierw do portu, czy wolę iść na farmy? Wiecie, co zrobimy? Pójdziemy sobie sami. Chociaż nie, lepiej tego nie robić, bo potem jak będę chciała wrócić z wolnego obozu, to nie będzie na przykład Ardama. Więc jednak lepiej, bądź co bądź, iść sobie z nim. Chodź tu. Gdzie możesz mnie zabrać? Szybka podróż. I teraz się my przejdziemy właśnie poza obóz. Miejmy nadzieję, że nie umrzemy. Tam są jacyś przeciwnicy i wiecie co? Mi się wydaje, że tam są bandyci. Nie dam sobie ręki uciąć. Nie, to zwykłe ścierwojady. Ale podejrzewam, że nie tylko. Dobra, bo ze ścierwojadem się człowiek trochę musi namęczyć jednak. Szczególnie bez obrażeń krytycznych. Ja aktualnie punktów nauki nie mam.
Żadnych. Widzę borsuki. I kolejne ścierwojady. W sumie spoko miejscuwa. Nam też się expik przyda, chociaż nie ukrywam, że bardziej będą się przydały pieniądze. Ale i tak jest całkiem git. Wiadomo, że żeby zdobyć kasę, to potrzeba trochę więcej. Bardzo dużo rzeczy tutaj. Więcej ścierwojadów. Ale myślę, że na razie stąd wybędziemy, bo jakbym tak chciała bić każdego ścierwojada teraz, nie mając w ogóle umiejętności, to by nam bardzo dużo czasu zajęło. Dlatego lepiej by było po prostu się przejść do tych miejscówek, gdzie mamy jednak jakichś ludzi, wiecie? Na ekspienie na potworach to jeszcze przyjdzie czas. Zresztą możemy się poszwendać. Tam są wilki. No ja nie czuję się tak bardzo na siłach, no szczególnie na takie na przykład topielce, bo to już jest w ogóle makabra totalna. Przydało mi się parę wytrychów. No, nawet wytrychów nie mamy. Co z tego, że się nauczyłam otwierać zamki? Jak my nie mamy nawet wytrycha? No, powiem wam, że kompletnie nie pomyślałam o tym. Jak idzie polowanie? Bywało lepiej, teraz każdy uważa się za urodzonego myśliwego. Żeby myśleć o poważnych zdobyczach, trzeba się zapuszczać daleko. Ponoć bardzo często można natrafić na stado wilków albo dzików. To co ty tu robisz? Na razie mam na co polować, nigdzie mi się nie spieszy. Poza tym miałbym stamtąd strasznie daleko do obozu, a na dodatek rekrutów na karku. Możesz mnie czegoś o myśliwstwie nauczyć? Nie jestem zbyt dobrym nauczycielem, ale na twoje miejsce poprosiłbym Karana. W innym wypadku pozostaje ci poszukać kogoś poza obozem. A co ze zręcznością? Pytaj Karana. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? W pobliżu znajdziesz farmę i kilka wież strażniczych. Jeśli masz zamiar oddalić się od szlaku, powinieneś być gotów do spotkania z groźnymi bestiami. Co dokładnie czeka w lesie? Chyba nie zamierzasz się tam zapuszczać w pojedynkę, co? Tak czy inaczej, oprócz wilków i dzików możesz się też nadziać na bandytów. Las to doskonałe miejsce dla takich oprychów. Wędrowni, kupcy... Radzę ci uważać, bo jeśli masz złoto, to im akurat wszystko jedno, czy jesteś kupcem, myśliwym, czy jakąś szychą. O, mogę iść z nimi, chyba na jakieś polowanko pewnie, nie? A gdzie ten drugi ziomo? Jest stół do garbowania. Są jakieś topielce. No kurde, powiem szczerze, mało bezpiecznie. Smoczy korzeń znalazłam, nice. A tu są rzeczy. Pytanie, czy ja sobie mogę to pozabierać, czy się ktoś obrazi. Bardzo dobre pytanie. Poszło w miarę zgrabnie z zabieraniem rzeczy. Fochniesz się, jak tu wejdę? Raczej nie. Dobra, to jednak trochę kasy w kieszeni, nie? Dobra. Witaj. Kim jesteś? Jestem Karan. I co tu robisz? Wybieram się na polowanie z Agulfem. Jesteśmy myśliwymi z wolnego obozu. Naucz mnie czegoś. Jasne. Wyrywanie kłów, wyrywanie pazurów, zręczność. Pytanie, czy opłaca się uczyć wyrywania takich rzeczy? W sumie to cholera jedna wie. No i teraz mamy tak, wolny obóz albo Asun. A tu jest farma ewidentnie. Zapewne farma Karla. Tu jest Marant. Hej chłopcze, zaczekaj. Czemu tutaj tak siedzisz? No, chyba widzisz, że mam już swoje lata. No i w związku z tym? Nie bądź taki niecierpliwy. Chciałem pójść do karczmy Norberta, już tuż za rogiem.
Po drodze zaczęło mi się kręcić w głowie, nie chcę dalej iść samemu. Karczma jest zaraz obok pól na farmie Karla, wystarczy przejść obok mostu przy zejściu na bagno. Odprowadziłbyś mnie? Dobrze, pójdę z tobą. O, to bardzo miłe z twojej strony, tylko proszę, nie idź za szybko, w końcu nogi już nie te. Okej, właśnie wzięłam sobie jakiegoś zioma. Wzięłam sobie rzepę. Tuż za polami, tak? Stały bywalec. Tuż za mostem, nieopodal pól. Okej. To zaraz zobaczymy, czy dobrze lezę w ogóle. Ja pindole, on ma zamiar tak iść wolno? Tu jest jakaś wieża strażnicza. Chłopie. Okej, Asun, wolny obóz. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Widzę, że te wilki to nie jest taki duży kłopot. Dobra, na szczęście mi nie sksuł, bo on... Okej, tu jest jakiś most, więc podejrzewam, że chodzi o tą miejscówę. Okej. Tam coś jest. Nie, stary, nie idź za mną. Aż tak bardzo. Dawaj. Tararirarau. Kurde, on się tak nie chce za bardzo do mnie przytulić. Okej, chyba mamy iść tu. No szybciej. Chryste, panie. Człowieku. No przecie dramat. Dobra, tutaj też jest coś, jest jakiś wilczek. Ja sobie wezmę tutaj rzeczy. Bo widzę, że mogę. Stary, błagam się naprawdę nie łaź za mną aż tak bardzo. Dobra, no to chyba jesteśmy na miejscu, nie? Dobrze, jesteśmy. Dzięki ci z całego serca. Oto mała nagroda dla ciebie. Również dziękuję i do zobaczenia. Kim jesteś? Jestem Norbert, gospodarz tej skromnej karczmy. Czego ci trzeba? Coś do jedzenia? Możesz mieć wszystko za odpowiednią ilość monet. Przyprowadziłem Alberta. O, to wyśmienicie. Od pewnego czasu w ogóle nie miałem klientów. Dlaczego? Cóż, niedaleko wąwozu czai się stado wilków. Odstraszają moich klientów. Może ty byś się nimi zajął. Obiecuję, że będzie warto. Zrobię to. Dzięki ci. Powodzenia. Może nie będę jakaś taka niemiła dla niego. Nieopodal, tak? Watacha się niby jakaś kręci. No, widzę właśnie. Tylko, że wiecie, to może być zabójstwo dla mnie na aktualnym etapie. Więc może na razie sobie odpuszczę. Takiego jednego wilka mogę sklepać, ale więcej niż jeden. To już może być dramat. Okej, tu możemy się kimnąć z tego, co widzę. A, i jesteśmy tu, dobra. Czyli w sumie te drogi się zazębiają. Tutaj żeśmy biegli z naszym ziomem, z Ardamem. W jednym z odcineczków. A ja pewnie zaraz gdzieś wlezę, gdzie tego pożałuję. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Ej, ten wilk ma więcej HP.
Dobra. Ekspani by tyle samo, ale HP miał na pewno więcej. Dobra, no trochę niebezpiecznie się zaczyna robić, bo chodzę w tereny chyba, gdzie nie powinnam chodzić. Co to jest? Topielec, nie? Młody topielec, ale młode topielce to i tak mnie zeżrą. Więc zabieram parę roślin i spadam stąd. Mało mamy hapetków, więc nie przesadzajmy może z tymi polowaniami na razie. O, to widzę, że grupa sobie idzie chyba do klasztoru. No dobra, spoko. Zabijają mi rzeczy, więc ja się może jednak wycofam. Tylko chciałabym iść tutaj wzdłuż tej karczmy, żeby sobie nie pomylić żadnych dróg i żebym w miarę wiedziała, gdzie chodzę i co robię. Dobra. Czyli tak. To jest farma Karla na 99,9%. Niestety nie jest podpisana. Widzę gąski. Siema. Co ty robisz? Zacięłaś się, rozumiem. Furus i Felix. Widzę, że trochę są poobijani. No dobrze. Czy to jest Karl? Tak. Staż mnie przysłał. Potrzebuję 2 tuziny bochenków chleba i mięsa. Znowu kończą się zapasy. 200 roperii i mamy interes. 200 roperii brzmi dobrze. Oczywiście, tutaj masz swoje towary. Jak idzie praca? W miarę dobrze, zbieramy wystarczająco, aby przeżyć, opłacić rachunki robotników oraz sprzedać część miastu. To chyba nieźle się wam powodzi. Tak, dopóki wiesz tylko o tym, to jest nieźle. Co masz na myśli? Od jakiegoś czasu nękają nas bandyci. Normalnie sami byśmy się nimi zajęli, ale moja żona ostatnio poważnie zachorowała. Jeden z bandytów powiedział, że już nie wydobrzeje. Na dodatek zabronił mi ich szukać. Co teraz z tym zrobisz? Chciałbym spytać, czy mógłbyś nam pomóc. Z pewnością by ci się opłaciło. Co ty na to? No dobrze, zrobię to. Od czego mam zacząć? Znajdź tych bandytów i porozmawiaj z ich przywódcą. Dowiedz się tyle, ile możesz, a potem wróć do mnie. Okej, a co masz w towarach? Przepis na szarlotkę. Dobra, no. Widzę, że gęsi lubią się nam bardzo bagować tutaj. Nie wiem, czy źle robię, że tutaj kradnę wszystko, czy nie? Kurde, potrzebuję tych wszystkich monet, bo muszę kupić szpadę za miliony pieniędzy. A ty co robisz? Jakie one są słodkie, te gąski, naprawdę. Do młyna się nie da wejść. Oszukali mnie. Siup. Siup, rdest polny. O kurde. nie wierzę w to. Co się dzieje? Ale zaryła dziobem. Nie, dobra, idę stąd. Sierpy. To jest coś, co mogę podnieść. Skórzany mieszek. Dobra, wiecie co? Bo ja mam trochę pieniędzy. Skórzany mieszek. 25 roperii. Tutaj też skórzany mieszek. 50 roperii. I 10 roperii. No to zajebiście, już mamy jakieś tam fundusze. Trochę skórek, trochę jakiś pierdółek. Tu jest Karl, Surrator, Andreas, Johannes. Boże, ile tu jest ludzi, jeszcze jest ten marant cały. Ja myślę, że wrócimy na farmę kiedy indziej. A gdzie ten kamieniołom miał być, co? Raport. Za farmą Karla przy rzece. Kamieniołom, za farmą przy rzece. No to chyba tu byśmy poszli, nie? Może? Za farmą Karla. W sumie to nie wiem. Takie to dla mnie mało zrozumiałe. No ale dobra. Tutaj ktoś siedział, czy mi się przywidziało? Nie przywidziało mi się wcale.
Co tutaj robisz tak zupełnie sam? Jestem wędrownym kupcem, zaopatruję farmy i od czasu do czasu wojowników i berserkerów z wolnego obozu. Co masz do zaoferowania? Różności. Masz mapę. Mapa prowincji. No nie oszukujmy, że ja potrzebuję tej mapy, nie? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja tak naprawdę spaceruję, no nie? Powiem tak, kupimy tę mapę. Bo prędzej... Na razie chyba nie znajdę. Okej, jesteśmy tutaj i tu jest, widzę, w stronę klasztoru ścieżka. Czy ty się obrazisz, jak ja sobie tę wodę wezmę? Chyba nie. Jeszcze raz. Okej, widzę, że część terenów jest zamazana. Miasto. Tam chyba będzie farma Orina w drugą stronę. Księgę doświadczenia znalazłam. Nice. 50 punktów doświadczenia. Nie wiem, czy wchodzenie w las to jest mądry pomysł. Co to kurde było? Czy w sumie taki lasek bardziej? Ale dobrze, no. Goblinie jagody. Super. Sprawdźmy dalej, jak się tutaj tereny mają. To też wygląda jak miejsce... Oj, niestety nie. Okej, myślę, że... O kurde, ale się przestraszyłam. Jelonek i sarenka. Jestem okropna, że ja to zabijam, nie? Co z tego jest? Jest jakaś skóra? Ty, jest skóra normalnie. Przykro mi, no że one tak słodko wyglądają. Ale jestem dziadygą. Ajajaj. Ale wiecie, chcę zobaczyć, czy mogę chociażby skórę sprzedać, bo jak nie mogę, to nie będziemy tego zabijać. Dobrze idę. No w sumie kamieniołom mógłby tu być. Za farmą Karla przy rzece. No to tu jest rzeka. Tu jest jakiś obóz na dole. O, to jest chyba kamieniołom, no. Ewidentnie możemy tu kopać. Są górnicy. Siema. Wszystko w porządku? Nie, stary, nic nie jest w porządku. Odkąd pracujemy bez ochrony, nie mogę zmrużyć oka. Staram się upewnić, że nie ma w pobliżu żadnego wilka. Staż mnie przysłał. Mam odebrać skrzynkę rzeźbionych kamieni. A tak, mam je tutaj. Co to za miejsce? Wygląda na kamieniołom. I tak jest. Podlega obozowi? Miasto nie ma to nic do gadania. W końcu powstał dopiero niedawno. Obóz przyjmuje pełno nowych ludzi. Wkrótce może zabraknąć miejsc. Rozumiem. Sal mi się zabezpieczyliście? Poniekąd. W razie czego możemy sprzedać dobrze dopasowane kamienie. Nawet jeśli obóz utrzymuje się głównie z czegoś tam. Przychodzę od Flinta. Tak? Mam odebrać raport o stanie wydobycia i tak dalej. Więc raport sytuacyjny. Nie mam takiego. Nikt tutaj go nie ma. Co to miało znaczyć? Nasz ostatni strażnik zabrał raport sytuacyjny do lasu. Od tego czasu go nie widzieliśmy. Najwyraźniej wilki go przestraszyły. W którą stronę poszedł? Poszedł w górę rzeki, ale uważaj, jest tam pełno wilków. Jeśli go znajdziesz, daj mu znać, żeby wrócił do nas. Ciężko śpi się bez ochrony. Skoro jeszcze nie wrócił, to podejrzewam, że nie żyje. Ale co ja tam wiem, nie? O proszę, czy to już widać klasztor? Ty, no jak najbardziej. Ej, to spoko, bo w sumie się nie spodziewałam, że uda nam się tak daleko zajść, wiecie? To wygląda jak przejście dla chrząszczyka. Ale nie pokazuje mi lokator nic, co by miało być niby w środku. Są to pielce i to już takie dorosłe z tego, co widać. Są namioty. Poszedł do lasu podobnoż, tak?
Akwamaryn, dawaj to. I spadamy, bo nie chcę się widzieć z topielcem lepiej. Szczególnie nie z takim dorosłym. Są wilki, całkiem sporo. A my jesteśmy dosyć leszczykowaci, bym powiedziała. O! Czyżby to było to miejsce, o którym mówił nam nasz ślepiec? Zaraz sobie zobaczymy. Obecne ślepiec. O, zakopał swój mieszek za płotem ze złotem w lesie niedaleko farmy, przed gospodą o nazwie Krep. Czy to jest ta gospoda? Stać, podejdź tu. Co się dzieje? Chcę cię powiadomić o paru kwestiach. Często przychodzą tu ludzie, którzy nie są świadomi, czym jest tawerna. Nie obchodzi mnie zbytnio, gdy ktoś za mną nie przepada, jednak nie jest to dobre dla interesu. Dlatego też nie masz tu prawa do hazardu. Co masz na myśli? To, co myślę i mówię. Jeśli to do ciebie nie dociera, to pomówimy ponownie. Jednak zapewniam, że nie chcesz pomówić ponownie. Zachowuj się, bo nie chcę tu żadnych burt, zrozumiano. Miłej zabawy w Krepie. No ewidentnie. Co, to jest ten krzak? Kuźwa, nie mam kilofa! Ja pierdzie... Czemu ja w tej grze nic nie mam? Ej, czy mi się wydaje, czy ja miałam kilof i go obchłam, bo uznałam, że przecież... Nie. Nie, na pewno nie. Nie, no przecież nie wyrzuciłabym kilofa. A może... Tu coś jest jeszcze. Martwy mężczyzna. Kurde, to miejsce wygląda źle. A może to są ci bandyci, o których mówił? Tu jest jakaś dyskoteka ewidentnie. Topór drwala. No nie mam tego, kilofa. To jest po prostu jakaś jaskinia, w której możemy trochę pokopać. Tam są wilki. A to teraz bardzo dobre pytanie. W którym miejscu my możemy znaleźć tego chłopa? O, wróciłam się tutaj, dobra. W górę rzeki miał niby iść, tak? To w teorii tu. W sumie tutaj bardziej. Znaczy ja znalazłam martwego mężczyznę, ale nie ma żadnego raportu przy sobie. Aha, bo to jest to miejsce, gdzie jest dużo tych wilków, nie? Dobra, na razie tutaj nie będziemy włazić. Myślę, że to jest mało bezpieczne. O, w górę rzeki. Czy tutaj jest góra rzeki? No ewidentnie. Ale wilków jest sporo. Znaczy się w teorii. W teorii jestem w stanie dużo zdziałać. To są na szczęście takie grupki po dwa wilki. W sumie. To są jeszcze młode wilki, chociaż widzę, że są wymieszane. Ja niestety, jak nie mam kryta, to my mało zrobimy. Niestety, ale z wilkami starcie, jak się nie ma kryta, ani nic takiego, to jest dramat. Okej, kolejny poziom. 15 do zdrowia i plus 1 do broni jednoręcznej. Tam jakiś topielec łaził. Wolałabym się z nim nie spoufalać. I tam widziałam dzika.
A dzik to też chyba nie jest dobra rzecz, nie? No możemy spróbować, oby to był młody dzik, ale wątpię. No oczywiście, że nie. Kurde, ej, cofłam się, no. Nie, lepiej nie ryzykować tego ciosu jeszcze jednego. Dwa ciosy w zupełności wystarczają i trzeba robić już cofkę do tyłu. 80 za dzika, ale on mnie bije za większą liczbę obrażeń, niż bym bardzo chciała. O, no kurde, szukam tego ciała, ale boję się. Bo na bank ciało, no tutaj jest kurde za dużo, wiecie, przeciwników. One go tam obgryzają jak nic, nie? Może to jest ryzykowne. Pierścień żelaznej skóry. No dobra. To są młode wilki? Nie, to są niestety zwykłe wilki. Jak widzicie, one mnie nie zaatakują za bardzo. Gdyby tak szybko wziąć rzeczy i spierdzielić. Dobra, one sobie go będą żarły z powrotem. Dobra, no udało się. Co prawda oberwałam sporo przy tym. Dobra, bo źle pobiegłam. Chcemy do kamieniołomu trafić, nie? To tutaj był ten kamieniołom? Czy mi się pokićkało już? Tu jest kamieniołom. Dobra, no. Przykro mi, ale on nie żyje. Hej, ty. Strażnik nie żyje. Cholera, człowieku, mam nadzieję, że film wkrótce wyśle nam nowego strażnika, ponieważ ja i moi ludzie nie możemy tak tu dłużej pracować. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, raport z kamieniołomu. W sumie niedaleko też mieliśmy tą wieżę strażniczą. A to znaczy, że tam gdzieś będzie topór Unara, nie? Wolny obóz. Dobra, tędy. Kurde, powiem wam, że naprawdę, na razie jest tak w miarę git. Nie gubię się bardzo. No, na farmie też pewnie będzie co robić. Bo nie ukrywam, dużo osób tutaj ma imię. A to już znaczy, że będzie co robić. Wolny obóz. Dobrze, że są te, wiecie, kierunkowskazy, bo boję się, że mogłabym się trochę zgubić. Z tymi typami też trzeba będzie iść pewnie na polowanie. Wiecie, co trzeba by zrobić? Trzeba sobie dać wkryta, jeżeli chodzi o jednoręczną broń. I w ogóle trzeba wymienić broń. Dobra, do kogo my się mamy zgłosić? W sumie chyba do Stasza. Mogę część rzeczy zanieść. Czy muszę mu oddać wszystko naraz? Nie wiem. A ty chcesz trenować? Nie mam ani czasu, ani pieniędzy. Tak. Co do dostaw? Co tam? Wciąż jestem wciąż w więzić. Aha, czy trzeba mu wszystko przynieść naraz. Szkoda trochę. A dla ciebie mam raport. Co do raportu, masz go? Tak, mam raport sytuacyjny. Dlaczego to trwało tak długo? Strażnik chciał polować na wilki w okolicy, aby uspokoić górników. Najwyraźniej przecenił swoje możliwości. Znalazłem go martwego pośród stada.
To nie są dobre wieści. Nie ma więcej ludzi do tej pracy. Musisz jak najszybciej znaleźć ochotnika w obozie. Myśląc o ochotniku, mam na myśli znajdź kogoś, kto nie ma pracy. Gdzie najlepiej szukać? Nie słyszysz? Tu w obozie. Ruszam dalej. Unar mówił, że nie ma pracy, ale zanim, to broń jednoręczna by się nam przydała na wyższym poziomie. Więc zróbmy to, nauczymy się walki. Na razie się jeszcze łukiem posługiwać nie będę za dużo. Głównie skupimy się na broni. Ile mamy? 11. Możemy sobie dać więcej. 16%. I na razie to będzie tyle. Unar nie miał roboty, nie? Widzę, że go tutaj nie ma teraz. Możliwe, że siedzi na przykład w karczmie. No, nie ma go tutaj. Przydałoby się nam skończyć odcinek, ale chciałabym go najpierw może znaleźć jednak. Tu jesteś. Mam dla ciebie pracę, naprawdę? Tak, Flint potrzebuje strażnika w kamieniołomie. Zawsze dobrze jest pracować dla Flinta. Znam drogę do kamieniołomu. Dobrze, odprowadzę cię tam. Chodźmy do kamieniołomu. Idź za mną do kamieniołomu. Trochę głupie, że muszę go tam odprowadzać, bo będziemy musieli znowu potem wrócić. Ale skoro gra ma taki widzimisię, to niech będzie. Wiecie co, zastanawiam się, czy nie kupić tej szpady. Okej, w sumie gościu mi też wybije trochę tych. Widzę, że on obrał jeszcze inną drogę niż ja znam. Ale to może odkryjemy coś nowego przy okazji. O nie, nie, tam jest więcej ścierwojadów. Ja nie mam dosyć dużo HP, nie? Przynajmniej już wiem, którędy będziemy mogli sobie wrócić. Unar jest praktycznie nieśmiertelny, praktycznie, bo obrywa. Ale widzę, że idzie mu całkiem nie z gorsza. Okej, czyli tutaj jest to przejście do wieży strażniczej. Tu też będziemy musieli zawojować. Fajnie, że chodzimy różnymi stronami, bo dzięki temu gobliny, okej. Fajnie też, że gościu jest w grupie, że tak powiem, z nami. Bo ja też dzięki temu mam więcej expa. Mniejszym kosztem. No dobra. Sorki, że jest ciemno, ale my nawet pochodni nie mamy, wiecie. Ale dobra, jesteśmy w kamieniołomie. Oto jesteśmy. Dzięki, stary. Oto kilka monet za twoje kłopoty. Czy to jest łóżko? Jest łóżko. Super. Moi drodzy, no to wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie zakończyć w tym miejscu odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Wiecie co? Jeszcze zanim skończymy tak na 100%, to ja sobie wrócę tędy. Do obozu. Bo... bo by się przydało. A tak serio, no to dlatego wrócimy, że po prostu chcę zdać cały ten raport. Będziemy mogli sobie wtedy zakończyć całe to zadanie, bo już znaleźliśmy strażnika, który będzie tam siedział. Udało się sytuację, że tak powiem, opanować. Dobra, czy ja dobrze lezę?
Dobrze, bo tu jest ten obóz. Okej. No, także oddamy tego kłeścika i wtedy będę mogła kończyć. I co? I mam nadzieję, że Wam się film naprawdę podobał, bo wydaje mi się, że teraz będzie już coraz przyjemniej, bo będziemy mieli więcej tego chodzenia poza jednak obozowiskiem i będziemy mogli dzięki temu więcej zrobić w ogóle. No, jeszcze mamy dużo miejsc do odwiedzenia, dużo questów do zrobienia. Będę musiała tak naprawdę to posprawdzać, co i jak. Co do strażnika, znalazłeś jakiegoś? Tak, Unar przejmie pracę. Czy dotarł do kamieniołomu? Tak, już tam jest. Dobra robota, jestem pod wrażeniem. Masz mój głos. Wykaż się przed innymi wojownikami w obozie. No i dobra, jest super. Widzę, że ładnie nam poszło. Mamy sporo zadań, ale ja sobie je przejrzę na spokojnie poza odcinkiem. Tak jak mówiłam, dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam Was też na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I słyszymy się już w kolejnym odcinku w poniedziałek. Dzięki i cześć!